Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym już materiale z gry Pokémon Reborn. Standardowo, jak to zawsze, dziękuję wszystkim za lajkacze pod ostatnim materiałem, za komentarze, za porady, za wszystko, krótko mówiąc. A dzisiaj cóż, dalej zwiedzamy to miasto, może odkryjemy znowu jakiś ciekawy sekret, któż to wie? Sekret, który stoi za tym, dlaczego dzieje się to, co się dzieje, dlaczego rośliny ożyły i atakują, dlaczego ta sala jest zniszczona. No, cała masa pytań, no zobaczymy. Tak więc zostawcie łapkę w górę, a my lecimy. Nie trenowałem nikogo, powiem wam. Naprawdę, nikogo. Mam nadzieję, że będę gotowy. Na walki, na wszystko. No zobaczymy. A co my tu mamy? Dziwne dźwięki dobiegają z tego miejsca, ale jest zamknięte. Dobra, czyli tam nie przejdziemy. Tyle rozumiem. To miejsce jest takie ciche. Tak, bo to taka, wiecie, odległa część miasta. Tak, może jest, jak widać, zatoksykowane, o, tak powiedzieć można śmiało, zatrute, o, najlepiej. No i rybek nie ma, więc co ten wędkarz może poradzić, prawda? O, Matslapa masz, taki cwany. Dobra, daliśmy radę, to najważniejsze. Kolejny Grimer, dobra. No dobra, dobra, poradzimy sobie z nimi, a co ja sobie nie poradzę? O, Hardena, dawaj, na pewno ci pomoże teraz. Pyukumiku, o, interesujące. Serio? Nie trafiamy? No dobra, dawaj. No co jest? Ej, kurde, ma kantera. Ojojoj, trzeba uważać. A jedno, naprawdę nie mogę go z niczego trafić. Dobra, jak używa kantera, to może używajmy ciosu specjalnego. Może to go, wiecie, bardziej zaskoczy. Aha, widzicie, kanter na to nie zadziała, więc easy. No, come on, come on. Ej, co jest? A naprawdę aż tak bardzo zmniejszył celność ten jeden Matslap? Nie no, masakra jakaś. Dobra, dasz sobie radę, wierzę w ciebie, że dasz radę. Pięknie, specjalna obrona zmniejszona w końcu. Tak jest, no i dobij go teraz, no już jeden atak, tyle potrzebuje, żeby to zakończyć. Pięknie. Załatwiony, Nagini level up, weight pokonany. No a my jesteśmy coraz bliżej, powolutku do tego, żeby mieć w końcu Arbokia. Ale no, jeszcze troszeczkę. Czy tutaj coś mamy? Jakieś skrzynki, do których nie mam dostępu. O, proszę. Wszystko zablokowane, słuchajcie. Wszystko zablokowane. Coś jest za ścianą też tutaj, ale no nie wejdziemy tam. No, nie ma takiej opcji. Dobra, tutaj też coś ciekawego. No, do wody raczej na razie nie wejdę, jak nie mam żadnego surfa. To mnie najbardziej dziwi, jak to zostało zmasakrowane, co nie? No dobra, tutaj już naprawdę nic nie mam. O, Ultra Potion? Ej, takiego przedmiotu normalnie w grach nie było. Jak działa Ultra Potion w tej grze? Leczy 200 życia, słuchajcie. No to w sumie to taki Hyper Potion. Więc czemu Ultra? Któż to wie? No dobra, musimy chyba wrócić się tutaj i... Tu jeszcze była droga na punkt, z tego co pamiętam. Tak jest. Czy mam jakieś Rare Candy? O nie, nie, gościu, nie okradniesz mnie z Rare Candy, nie ma takiej opcji. Ajajaj, Pokémon ziemny, ale dobra, dawaj, specjalną obronę sobie zwiększaj. Ała, Mad Bomb boli. Boli to bardzo. Spinda, Może dajmy Wiewiura, niech sobie Wiewiór też trochę podtrenuje, o ile da radę w ogóle pokonać tą Spindę. Co też nie jest wcale takie pewne, jak widać. Dobra, teraz mocno. No nie wierzę, bił mnie równo po 10 HP i zostawiłem mu taką końcóweczkę. Dobra, Nagini, exp dla ciebie, jak widać. Dobrze. A ty co? Ty co? Nie wymuszaj tutaj żadnych Rare Candy, nie próbuj kraść, chłopie. No nie, takie zachowanie w tym mieście to już powinienem, wiecie, wiedzieć, że to jest standard. Ja wolę nikomu nie mówić, co ja mam, co posiadam, po co, nie chcę. No dobra, to ty pokonany jesteś. To jest jakieś dziwne, bo zobaczcie, no tak, tam nie przejdę, niestety. A co tutaj mamy? Salon de Glamazonia? A cóż to za miejsce? No, widzę, że glemiały. Mnóstwo glemiałów. Dobra. The price, I must know you. O co ci chodzi? Aha, żebym sprawdził inny salon, czyli tutaj nic nie załatwię. No świetnie. Świetnie. Nie pytaj się dlaczego, tylko idź. Masakra. Aha, czyli czekajcie, to ta się zajmuje furfru, jak się ma, okej. Do you have some George's Pokémon?
No, w sumie to nie będę płacił. Wiecie co, ja tutaj wolę oszczędzać hajsy. Płacenie 2000 to jest naprawdę dużo, więc oszczędźmy sobie to. O, a ty nie chcesz walczyć. A, jego dom został zrujnowany przez te rośliny. No, rozumiem. Czekajcie, a co to jest w ogóle za obszar? Bo tu jesteśmy w South Obsidian World, a tutaj w Obsidian World po prostu, okej. Spoink. Skaczący spoink uciekł. No proszę, kto by się spodziewał. Mamy też strażę. Tak, nie panikować, chłopie. Rośliny ożyły, a ty mówisz, żeby nie panikować, naprawdę. No nie byłbym do końca taki pewny. Ej, dobra, kogo my tu mamy? Zobaczcie. A ktoż to jest? Amaria. Och, Judy. Dobrze, że nas znalazłeś. I Florinia oczywiście. Tak, witaj ponownie. Czekaliśmy na ciebie. Teraz, kiedy jesteś, możemy już ruszać. Te drzewa blokują nam drogę, ale mogą być ścięte za pomocą kata. I dostajemy kata. A dziękuję bardzo. Dobra, czyli muszę, słuchajcie, już zdaję sobie sprawę nauczyć mojego Pokemona tego oto. Tutaj to jest TMX, one się jakoś inaczej tutaj nazywają, spoko. A może wiewióra nauczmy. Może wiewiór niech zna to. Kat nie jest zbyt mocny niestety, zamiast growla niech będzie. Dobra. Bo Church Beama, no wiewiór może się w sumie, ej, i Shimmer może się nauczyć. Ej, to w sumie ma sens. Wiecie co, ja tutaj wolę sobie robić pod specjalny atak mojego Pokemona, a nie pod fizycznego Zen Headbata, więc zamiast Zen Headbata niech się tego nauczy. Hypnosis też powinienem wywalić, nie oszukujmy się. Dobra, co tutaj się dzieje? Ta, uciekajcie z parku. Dobra, tak, tam byliśmy po tamtej stronie. Ale niestety droga była zablokowana. No dobra, czyli jak możemy katem ścinać, no to jazda. O, już wbiliśmy. Hej, co to jest? Nie, stój! A, co to się wydarzyło? Ej, dobra, tutaj mogę leczyć Pokemona, ale chyba nie chcę. Co wy tu robicie? Mówiłem ci, że znowu się spotkamy wkrótce. Ej, co to jest to, co jest za nimi? Ej, naprawdę, ej, o co chodzi? Żeby ta maszyna szybciej działała, nie. Tangorow nie będzie tego dalej robił. Ej, o co chodzi? Oni zostali uwięzieni w jakieś macki tej dziwnej rośliny. I Florinia i Amaria, masakra. Speed został zoptymalizowany. Tak, dobrze, że ten Pokemon był w stanie złapać te dwie dziewczyny. Jesteś naprawdę silny, żeby zrobić wszystko, co chcemy. Tangorow. Zaraz, to jest Tangorow? Naprawdę? To coś, co widzimy przed sobą? Żartujecie. Tak, jak długo chcesz jeszcze ignorować ten problem? Ej, hello, mam na imię Lumi. Tylko trójka was tutaj weszła? Spodziewałem się więcej. A więc będzie naprawdę łatwo. O kurde. Tak, będziemy milsi i się przedstawimy. Jestem... A, już się przedstawiłeś, Lumi. A ja jestem Zero. Okej, a ja jestem Eve. No dobra, poznajemy powoli ich imiona. Tych, którzy tutaj zrobili cały ten, słuchajcie, całe to zamieszanie. To oni za tym wszystkim stoją. Dobra, Zel. O co chodzi? Tak, wszystko to, co tutaj wyrosło, to jest rezultat tej maszyny. A Eve wybudowała, sama to stworzyła, dokładnie. Link system jest prostym, zhybrydyzowanym maszyną? Zwał jak zwał, ale... Czyli zaraz, to jest połączenie po prostu rośliny i maszyny. Masakra. Myślisz, że możesz to zatrzymać? Spróbuj. O kurde, Judy versus Zell. Tangorow, ale jak on dziwnie wygląda, to jest shiny Tangorow. Bardzo ciemny, dobra, słuchajcie, spróbujmy go sparaliżować. O kurde, co tu się wydarzyło? Shiny Tangorow jakby połączył się z tą maszyną. Ej, dobra, mam dziwne wrażenie, nie mam pewności, ale zaraz coś sprawdzimy. Czuję, że to jest Pokemon stalowy. Wiecie, skoro to maszyna, no ale sprawdźmy. A jednak nie. Jakby był stalowym Pokemonem, nie obrywałby nic od trujących ciosów, a więc nie jest trujący. No dobra, jest sparaliżowany i mam nadzieję, że ten paraliż w końcu zadziała. Ale coś nie chce działać. Obniżenie specjalnej obrony też nie zadziałało. Niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, Capidlak, idziesz ty. Jak shiny, to shiny. Kolejny niech wchodzi. Dobra,
Ten cios na pewno zmniejszy specjalną obronę, więc lecimy. Dobra, on też mi to zmniejszył, dobra. Obniżam tą specjalną obronę tak mocno, jak tylko potrafię. Dawaj, obniż jeszcze bardziej. Tak, żeby potem nawet jak ktokolwiek inny wejdzie, wiecie, załatwił go na hita. Ej, teraz nie obniżyliśmy, niedobrze. Próbuj jeszcze raz. Ajajaj, Cabidlak pada, niestety padam. Dobra, potrzebujemy specjalnych ciosów, dlatego Shimmer, wchodzisz ty i jazda z Cybeamem, to musi zadziałać na hita, nie ma innej opcji. Super efektywne. Jaki typ musiał mieć ten Pokémon, skoro dostał od psychicznego ciosu super efektywnie? Nie mówcie mi, że ten Tangorow był walczący, raczej nie. Raczej nie wiem. Meteor Admin Zell pokonany. Właśnie dlatego nie powinnaś gadać za dużo, Lumi. Masakra, co to się stało? O co chodzi z tą maszyną? To nie była mega ewolucja, moi drodzy. Nie, to nie mega Evo na pewno. Tylko jakieś dziwne połączenie. Tak, Zero, kolejny raz nie opowiadaj wszystkiego o naszej misji. Tak, i walcz z swoim własnym Pokémonem. Wybacz mi, Tangorow. Powinien interweniować. Przestań mnie oczerniać. Mówię, że ta maszyna będzie silniejsza. No jak widać, nie do końca to wszystko zadziałało. A więc wszystko wróci do normalności, dokładnie. Aha. Dobra. Hej, Judy, prawda? No, tak mam na imię, o co ci chodzi? Nie myśl, że to koniec. Ha, ha, ha. Proszę, i uciekli. Ach, mogę w końcu oddychać. Ej, masakra. No, tam roślina mogła ich zabić, słuchajcie. Oplotła im szyję, nie mogli oddychać. Masakra. Masakra jakaś. Tak, wybacz, że nie mogłam tutaj pomóc. Ale ty sam poradziłeś sobie, Judy. Jestem pod wrażeniem. Na szczęście tu byłem, dobrze. Tak, to on był operatorem tego teamu Magma. Ale co oni tutaj tak właściwie chcieli zrobić, co nie? Masakra. Sprawy związane z Jasper i Battle Wars, Azurian Like. Dobra. Czyli opowiada o tym wszystkim, co się wszędzie wydarzyło. To wszystko, słuchajcie, to jest niestety sprawka teamu Meteor. Tak, jak widać, team Meteor jest znacznie większym zagrożeniem, niż mogliśmy sobie to wyobrażać. Zamierzam poinformować o wszystkim Amy. Tak, i dowiemy się, co trzeba robić dalej. Dziękuję ci bardzo, Judy, za pomoc. Tak, nie skończyliśmy jeszcze z tobą. Bye, Rini. Świetnie. Bardzo dobrze. Tak, wszystko ogarnięte. I ona wraca do swojej sali w Onyx World. O, proszę. No to świetnie. Dobra, słuchajcie, park... ogarnięty. Jak widać, te zniszczenia dalej pozostały, ale teraz możemy już przejść w kolejne miejsca. Dobrze wiedzieć. Też obstawiam, że możemy tu spotkać jakieś Pokémony. Tutaj na pewno jest jeden dom, ale w tym domu absolutnie nic nie ma. Tylko masa jakichś notatek, ale oprócz tego nic więcej. Co tu się dzieje? Co tu się działo? A tutaj co mam za informację? Saffron Street, na lewo, Saffron Street, nawiązanie do Kanto, na cześć tego miasta, taka ulica być może. Na dół ulica 11, okej. Chcę dokładnie przeszukać to miejsce, nigdy nie wiadomo, wiecie, co tu można znaleźć. Tu w tych skrzynkach nic nie ma. To jest chyba hotel, prawda? Chciała znaleźć jakieś naklejki na membership card? Są takie rzadkie. O, proszę. Dobra, pierwsze piętro, low tier general needs, medicine. Aha, dobra, czy tu możemy ogólnie pokupić całą masę dobrych rzeczy? Ojejku, ile tych pięter jest? Ej, żartujecie, czy tutaj naprawdę mamy... A, i dostaję kartę, zobaczcie, membership card, świetnie. I teraz na które piętro? A, czyli na razie mam odblokowane tylko dwa piętra, mogę na drugie jechać, dobra. Tak więc jedziemy tutaj, zobaczymy, co ja tu mogę właściwie kupić. Berry, różnego rodzaju berry po 400. Okej. Więcej berry, tylko tym razem droższych, za 800. No berry będą na pewno, słuchajcie, bardzo potrzebne w walkach i myślę, że dobre ich wykorzystanie może być kluczowe. Ale nie wiem, czy jestem na razie dość bogaty, żeby kupować tego tyle, ile się da. Na razie jeszcze nie wiem. O, patrzcie, informuje nas, że za pomocą Link Stone'a mogę ewoluować Pokémony, które normalnie ewoluują przez trade. Proszę, dobrze wiedzieć. A tu nas czeka mała walka. Happiny. Dobra, Happiny ze Sparka, dobry pomysł, ale jesteśmy confused, niestety. Dawaj, Biewiór, nie poddawaj się.
Tylko się nie uderz. A, ła, musiałeś się uderzyć, co nie? Dobra, jeszcze raz, pięknie. Happy nie załatwiona, dużo expa wleciło. Oj, bardzo dużo i staful. No, ze stafulem może być też ciężko. Ojejku, bardzo ciężko może być. Dobra, wiecie, a ja muszę uzdrowić pokemony. Dobra, zaraz się to ogarnie. Shimmer, w ogóle, o nie, ej. Nie mogę tego pokemona za bardzo już expić, bo jak on przewyższy, wiecie, poziom 25. Znaczy, 25 to jest maksymalny poziom, który mogę mieć na kolejną odznakę. Dokładnie, 25, okej. Okej. Czyli nie używać za bardzo muny. Bardzo ważna informacja. Dobra, na razie to się wrócimy, słuchajcie, gdzieś tutaj. Nie, no to miasto po prostu rozbija mnie tym, jakie ono jest wielkie. Serio. Olbrzymie, no. Co tu dużo mówić. Ciekaw jestem, kiedy będę mógł dostać się do tych magazynów, ale na razie niestety dalej wszystkie przejścia są zablokowane. Więc nie dla mnie, niestety, chodzenie tam. No dobra, teraz tak, tutaj zablokowane przejście, tutaj też, ale... A nie, od tej strony właśnie nie przejdziemy. Dobra, sprawdzamy jeszcze, co tutaj jest. Tak, tutaj kolejne ciekawe miejsce nas czeka. Coś można kupić w tym miejscu, czy o co chodzi? Ale tutaj nic nie zrobimy, nic nie wejdziemy. Dobra, czyli niestety ten budynek możemy chwilowo olać. Nic tu ciekawego nie ma. No dobra, czyli jedyne miejsce, do którego mogę iść, to tutaj. Ej, witam cię, o co chodzi? No tak, wiem, że Vileplume pod atak, Bello są pod bardziej obronę. Zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, ej, a właśnie, wiem, co jeszcze wspominaliście mi, żebym ogarnął, tylko... Kurczę, tylko teraz właśnie, jakbym chciał się cofnąć dość daleko. Właśnie, czy tutaj na pewno wszystko już, wiecie, tak w pełni pozwiedzałem? To jest bardzo dobre pytanie. Bo mogę iść oczywiście bardzo od razu naprzód i w ogóle, ale właśnie, czy nie warto jest troszeczkę tutaj poogarniać, sprawdzić, czy na pewno nic nie zostało przeze mnie pominięte? Pamiętacie, jak była taka dwójka, dwie osoby, które nie chciały ze mną rozmawiać, mówiły, o, to ty! Mówiliście, że warto z nimi zagadać parę razy, ja tego nie zrobiłem. No i teraz nie wiem, czy po prostu aż tak daleko jestem w stanie się bez problemu cofnąć, no ale zobaczymy. O! W końcu mamy to, w końcu to mamy. Nagini ewoluuje. Ewoluuje i oczywiście Pokémon, który się za chwilę pojawi, będzie znacznie silniejszy od Ekansa. W końcu będzie bardziej użyteczny w walkach. To on! Arbok! Cudownie. Cudownie. Arbok jest nasz. Uczy się Cruncha, no. Lepiej być nie mogło. No to zamiast bajta, jazda z crunchem. Świetnie. Jak wyglądają teraz statystyki mojej Nagini? Już 51 ataku, ładnie. Może być. No nie, jeszcze coś mnie na schodach bije. Nie, unikaj walki, na razie nie chcę walczyć aż tyle. Czekajcie, tutaj nic się nie odblokowało. Nie, te drzwi są dalej zablokowane. No teraz to powiem wam, że nie wiem, czy jest sens się wracać do tej poprzedniej części miasta, bo bym musiał obejść naprawdę ogromny obszar, więc... Nie, wiecie co, dobra. Być może w przyszłości mam nadzieję, że możliwość powrotu do właśnie tej pierwotnej części miasta będzie dostępna, jakiś taki szybszy i łatwiejszy. A na razie po prostu pójdziemy gdzieś w tym kierunku, zobaczymy, dokąd mnie to może doprowadzić. Onyx World. O, proszę. Co? You are in game. Start territory now. O co ci chodzi? Dobra, widzę Pokemona typu Fairy Jadę z toksycznymi ciosami, od razu działają. Ponita. Dobra, Ponita to skrancza, Flame Wheel. Nie dość mocna jesteś, Ponita, nie dość mocna, brawo. O, Arbok, to mówiłem wam, od razu będzie znacznie lepiej to wszystko wyglądać. Dobra, ojejku, ile tu pidawów na dachu. Chciałem zobaczyć, gdzie jest jakiś Pokemon Center, ale nic nie widzę. Grabin. Oj, biedny Arbok, był już zbyt zmęczony niestety. Dobra, dawaj, quick attack. Jak widać, wystarczył. Psyduck, o, sajajaj. Dawaj go, Sparka, jeszcze paraliż. Ale Water Pulse działa i to niestety bardzo skutecznie, ale Wiewiór potrafi sobie poradzić z wszystkimi problemami, brawo. Myślę, że elektryczny Pokémon może naprawdę nam się przydać, słuchajcie. Ej, co to jest? Onyx Trainer School. A, czyli patrzcie, tu jest szkoła. No nieźle. Dobra, do szkoły zaraz zajrzymy, ale najpierw trochę walk by się przydało. O, nie ma tak, Mantek 4 razy super efektywnie od elektryczności. Wulabi to już tylko razy 2, ale też nieźle. Oj, z plaka to ty mi za dużo nie zrobisz. Pięknie. Wykończ go, Wiewiór.
Tak jest, wiewiór też musi trochę, jak widzicie, podekspić. O, a co tu się dzieje? Że co, że ja tutaj nie uczęszczam do tej szkoły, to co, nie mogę podejść? Naprawdę. Dobra, bąbelki, quick attack, brawo. Endura się uczysz, nie chcę tego ciosu. Tego nie potrzebuję. Tak, jest zazdrosna. Czyli kłócą się, który jest tutaj, wiecie, najfajniejszy. Titania chyba jeszcze nie spotkałem, no bo Amy, Florinia to już oczywiście byłem. Oczywiście Julia jest the best. Ona jest taka hiper śmieszna, ha. Masakra, i tu jest sala, słuchajcie, już kolejna, jak widać. Chyba sala w postaci szkoły przy okazji? Ciekawe. Szkoda, że Azumarill nie ma typu wodnego jeszcze, tylko w wyższej formie. Widać, nie obrywa super efektywnie, ale dobra, dajemy radę, brawo. Dobra, Wiewiór, ty dużo tutaj potekspiłeś sobie, abym chciał cię uzdrowić. O, Karbos! Wiecie co, z tego Karbosa to ja od razu sobie skorzystam. Gdzie my mamy? Karbos może niech dla Tobiego pójdzie, tak jest. O, tu jeszcze nie byliśmy. Czekajcie. Zgubiła klucz do swojego domu, musiała gdzieś go upuścić. Tak, muszę go znaleźć. A, czyli dobra, zgubiła klucz do tego domu. No, prawdę mówiąc... O, Pokesnacks, proszę bardzo. Prawdę mówiąc, klucza nie widziałem, ale aż zajrzę nawet do śmieci, może coś znajdę. To jest dom Mufry Lernera. O, interesujące. A tutaj coś ciekawego? Nie, ale jest kolejny budynek. O co możesz mnie zapytać? Właśnie, ona mówi o tej dwójce, która jest dość dziwna, słuchajcie. Tak, właśnie z tego daycare, którzy nas rozpoznali. Tak, mówią, że zawsze są tacy niby przyjacielscy. No właśnie, o co z nimi chodzi? Dobra, trzeba będzie tam na pewno pójść i zagadać, słuchajcie, zdecydowanie. Oni są dziwni, coś jest z nimi na pewno nie tak. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że no najbliższe niestety, ale to jest aż dziwne, ale naprawdę, no najbliższe Pokémon Center jest chyba tutaj bardzo, bardzo daleko. No ale cóż, mamy inne wyjście, no raczej nie, raczej nie inaczej. Idziemy, słuchajcie, spróbować swoich sił na sali, znaczy dzisiaj z liderką to, czy tam liderem, nie wiem czy chciałbym walczyć, bo nie czuję się gotowy, ale zobaczymy. Zobaczymy, co tam jeszcze jest, no bo tutaj wszystko pozwiedzałem, prawda? No tutaj raczej nic nie ominęliśmy. No tak wygląda, jakby tutaj rzeczywiście była możliwość walki. Ej, a tutaj możemy wejść? Hej buddy, jestem tak zarobiony, jesteś? Aha, że mamy spróbować wejścia od innej strony. No dobra. Dobra, czyli jedyna możliwość to jest wejść tutaj. O, Fern, Judy. Moją siostrę, że zamierzasz wyzwać? O, proszę. Że nie zasługuje na to, żeby jej wyzwać, wiesz co? No, nie jesteś dość dobrym. Nie pozwolę ci przejść. Ho! No, proszę. Może tego nie zrozumiałeś, ale... Czy ty chcesz ze mną walczyć? No nie, zablokował mi wejście normalnie, co za prostak. No nie, że jestem po prostu niegodny tutaj wejść, no naprawdę. Ej, dobra, muszę dostać się do tej szkoły jakoś. Good luck, dzięki. O, tutaj przejście nam przedblokowało. Dobra. Tak, ma nas nie wpuszczać, dostał informację. A weź się typie, wejdę tutaj, czy chcesz, czy nie. Mam to absolutnie gdzieś, Dupider. No proszę. Obrona obniżona, ale... Ale niestety na hita nie padł. Proszę, Hotshot Blaine pokonany. I co, teraz mnie wpuścisz? Tak, nigdy cię nie widziałem, no i tego się trzymajmy. Jesteśmy, słuchajcie, w szkole, w której w końcu jest Pokémon Center. No, dziękuję bardzo. Co za ciekawe miejsce. Powinieneś sprawdzić książki w tej szkole. Są świetne do poczytania. Spoko, będę pamiętał. Może właśnie, może coś w tych książkach jest w ogóle. Tu w ogóle pokazuje, ile dany Pokémon ma, słuchajcie, tych statystyk łącznie. No, rozumiem, to dla takich już pewnych specjalistów, co nie? Dobra, nie wiem, czy chcę tego wszystkiego czytać, bo tego jest cała masa.
jakichś taktyk, innych dobrych pewnie informacji, ale na wszystko przyjdzie czas. Na razie rozejrzyjmy się tutaj nieco. O! Czyli taki jest sposób, żeby trochę przejść. Takie widzicie, pojedynki na arenie. Dobra, czemu nie? O, Sztylicz, Sida użył. Dobra, wykończ Czerubiego, brawo. Buizel. Dobra, jak Buizel to i Wiewiór. Tym razem czuję, słuchajcie, że walka o odznakę może być jeszcze trudniejsza niż ostatnio, więc muszę znowu być w pełni przygotowanym. No ale będziemy próbować, ja tam się nie zamierzam zbyt łatwo poddać. Spokojnie, spokojnie. Dobra, tak jak mówię, Pokemony wszystkie trzeba nieco trenować. Zapomniałem, na którym Capillac ewoluuje. Muszę sobie to obczaić potem. Ale trzeba trochę trenować. Tak, szef mnie tutaj nie chce, ja mam to gdzieś, słuchaj. Czy mnie ktoś tutaj chce, czy nie, ja tutaj wchodzę i tyle. No nie, Double Team robi swoje. Przeklęty Tailo. No traf go w końcu. Czy naprawdę jedyne, co on posiada, to ten jeden atak? Dobra, leży, na szczęście leży. Morelul. Dobra, Morelul bez szans, tak jest. Joj, pokonany, i co mi powiesz? Tak, chcę porozmawiać sobie na ten temat. O co tu w ogóle chodzi? A ty co tutaj robisz, starcze? Wooper. No Wooper trochę groźny. No nawet bardzo groźny. Dobra, dawaj tego sludge'a. I tak mam nadzieję, że wystarczy. Tylko, że teraz jestem... Dobra, jestem wciąż szybszy. Pięknie. Pięknie, pięknie. Szapet. Dobra, na ducha. Na ducha to dajmy w sumie Tobiego. Tobi i... Proszę. Nightshade to nam za dużo nie zrobi, ale Shadow Sleep już super efektywne. Dobry pomysł. Dobry pomysł, jak zmieniłem, wiecie, typ, żeby zaatakować z tego i bym dostał naprawdę mocno. Dobra, leczymy, leczymy. Muszę jakoś się tam dostać. A co tutaj mamy? Głupi, głupi, głupi. O co ci chodzi? Aha. Weź to, nie potrzebuję już tego więcej. Coin Case'a dostałem. O proszę. Proszę, proszę. Wszędzie jakieś notatki, zobaczcie, o ninjasku w ogóle. Ciekawe. Nie powiem, ciekawe, ciekawe to wszystko, że mamy tutaj informacje o wszystkich różnych, znaczy no, może nie wszystkich, ale o wielu Pokemonach. O, a komputer zgliczował się, no proszę. No dobra, ale jest też Ball, Protective Pads. Tak, ktoś będzie... Ktoś miał odpowiedzi do testu, no nie. No nie mam pytań, słuchajcie. O kurde. Dobra, idziemy jednak dalej. Tak, rozkazy to rozkazy. Wiesz co? Mam gdzieś wasze rozkazy. Pójdę tam, gdzie chcę i tyle. Nikt mnie nie zatrzyma. Dobra, aż ty quick attack musiał mieć quick attack. Pachirisu, o proszę, proszę. Dobra, oj, mogę sobie nie poradzić z tym Pachirisu niestety. Jeszcze paraliż, oj, to już na pewno sobie nie poradzę. No szkoda, szkoda i tak. Dobra, a wyślijmy naszego Wiewiura, ten sam poziom, co ciekawe. Dawaj kata. No, trucizna robi swoje. I wykończ go, pięknie. Dużo doświadczenia przynajmniej wlatuje, Tery pokonany. Ale właśnie, właśnie, jak daleko jeszcze muszę iść? Bo wiecie, to nawet, nie wiem czy to jest sala typowa. Te walki tak się liczą, no z liderką jeszcze jakaś walka chyba będzie i być może jej przyboczni też będą wtedy. Dobra, nie wygląda, no tutaj jest pewnie cała masa książek, słuchajcie. Ej, zaraz, co to jest? To jest dziennik Amarii. Okej. Tak, że ma wspaniałe życie i w ogóle, ale nie czuję się z tym wszystkim dobrze. Ciągle muszę się uśmiechać. Dobra, nie powinienem w ogóle czytać czegoś takiego, wiecie, no trochę chamsko. To jest Titani, o proszę. A więc myślisz, że to jest cool czytać pamiętniki innych? Myślisz, że znajdziesz na mnie jakieś brudy? O kurde, spodziewała się, że ktoś tu przyjdzie i zacznie to czytać, masakra. O masakra, dobra, ale tego się nie spodziewałem. Ale to musi być Julii, tak jest, czy chce czytać? Ta, many booms, czemu mnie to nie dziwi? Ta dziewczyna wygląda od razu, jakby miała jakieś mocne ADHD i dużą chęć do wybuchów. Wielu wybuchów, dobra. Idziemy stąd jednak.
Czuję, że jesteśmy już naprawdę blisko. Czy się zgubiłem? Nie zgubiłem się. Ale już czuję, że za niedługo dotrzemy do celu, oby. Bike Bite nam nie zrobi zbyt wiele, brawo. Brawo, Susan pokonana. No i co? Gdzie my dotarliśmy tak właściwie? O! Może mi otworzysz to przejście? Są cztery typy. Elementalny, magiczny, telluric and synthetic. Okej. Telluric seed dostałem, pięknie. Dobra, mogę to odblokować? Tak, ludzie, zobaczcie, mam teraz szybszy możliwość łatwego dostępu do tego miejsca. Cudownie, cudownie, o to chodziło. Są schody prowadzące na górę. Tutaj, no, nie wiem, ta szkoła jest olbrzymia i naprawdę łatwo się w niej zgubić. O nie, Hyperfanga masz. No, Rattata nie taki łatwy do rozwalenia. Ale dobra, powoli, powoli, ale trenujemy. Ojejku, Szelos. Dobra, może go chociaż zatruję. Może się uda go zatruć. Dobra, zatruty. Ale Mad Bomb nas niszczy, niestety. No dobra. Szalony, idziesz ty. Ty też musisz trochę jeszcze pod... Naprawdę nie trafiam? Weź go z Pounda dobi. No nie wierzę, nie wierzę. Co tu się dzieje niby? Swirlix, o! Sam... No nie... Jakim cudem ja nie trafiam z tego Double Slapa? Nie rozumiem tego. No po prostu tego no nie rozumiem. No, połowa życia zgarnięta. Dawaj dalej. No Swirlix nie będzie mnie bił chyba, prawda? Chyba nie. Dobra, czekajcie, czekajcie, czyli tak, tutaj mamy możliwość szybkiego leczenia. Znaczy szybkiego, no Pokémon Center po prostu. Mam możliwość wejścia na górę. A co to jest na tej tablicy? Coś jest? Nie, nie możemy tego rozczytać niestety. Wow, a cała masa przeciwników tutaj. No widać, że wszyscy trenują ostro, słuchajcie, walki. No szanuję. Szanuję, że taka szkoła tutaj jest. Dobra, Larvitar. No dobra, na Larvitara dajmy po prostu Tobiego. No, takim Pokemonem to ja bym nie pogardził, słuchajcie, naprawdę. Larvitarem to by się nie pogardziło. Dobra, walczę z wami wszystkimi, nie będę odpuszczać tych walk. A co to ma być? Nie odpuszczamy. Ojoj, Masai Beama. No w sumie mogłem się domyślić, że pewnie będzie mieć. Ale niestety. Niestety, taka cicha nadzieja była, że może nie. Torchic. Dobra, próbuj go obić tak mocno jak potrafisz. A średnio potrafisz niestety. Speed Boost. No nie, Torchic z Hidden Ability. No kto by pomyślał. Dobra, teraz Quick Attack. A, Speed Boost na nic się zda. Tak jest, tak jest. Tu mogę podejść. Dobra, ty nie chcesz ze mną walczyć. Trzy pytania powiadasz. O kurde, jaki jest, czekajcie. What level does Starmie learn Rapid Speed? Ojejku, na którym poziomie Starmie się uczy Rapid Speed? A skąd ja mam to wiedzieć? No nie mam aż takiej pamięci, no ludzie. Jaki numer ma Huntail? No nie wierzę, dobra, ja się muszę jakoś specjalnie, słuchajcie, przygotować chyba do tego. Chyba, że tu są rzeczywiście wszystkie odpowiedzi. Ta Ninjask mówi, wiecie, że Deoxys, Ninjask, potem Electrode, Acelgor, Zeraora, spoko. Potem jest Crobat, Jolteon, Aerodactyl, Tapu Koko i Mewtwo, które mają po 130. Okej. Ale czy dostanę odpowiedź na swoje pytanie? Darkrai też jest dość szybki, ale dobra, nie. Tu chyba odpowiedzi nie znajdziemy. Tu jeszcze czeka nas... Z tobą walczyłem? A może... może tak? Dobra, co tutaj dowiemy się? O! Coś o Starmie, zobaczcie. Tak, Starmie ewoluuje ze Staryu. Dokładnie, no tyle to ja wiem. Ale na którym poziomie? Tak, przez kamień ewoluuje, to dobrze wiemy. Z sześcioma na pierwszym levelu. A, czyli może mieć Rapid Spina od razu? Confuse Ray uczy się na 40. Czyli zaraz. Czyli odpowiedź to jest po prostu pierwszy level? Tak, i zobaczcie, mamy rozwiązanie. Ej, dobra, jakie są jeszcze pytania? True or false? Area have field effects that can increase or change the power? No, no tak, prawda. Odpowiedzieliśmy. Co jest najlepszą statystyką Corsoli? A nie, zaraz... A nie, ile ma łącznie statystyk? Dobra, to tego nie wiem. Dobra, znowu prawda, fałsz. No chyba prawda, tak jest.
Capture ewoluuje, na którym levelu? O Jezu, też nie pamiętam, powiem wam. Dobra, czyli widzicie, trzeba czytać te wszystkie książki, a nuż któraś z nich będzie miała informację, która może nam się bardzo przydać. O, na przykład... ale nie, tutaj chyba nie będzie tego, co bym chciał. Chyba. Ale trzeba czytać, ewidentnie. Dobra, statystyki, czekajcie, Beryl Sprout 300, kto ma 300? Czy jest jakiś Pokémon, o którym było pytanie? Galpin 302, Golet Yamask, Capchu 305. Ale nie, było o Capchu było na którym poziomie? O czyjeś inne statystyki było pytanie chyba. Kurde. Tutaj o Lava Plumie. Nie no, naprawdę trzeba czytać, jeżeli chcemy na to odpowiedzieć. O, 367, dobra, słuchajcie, Huntail 367, dobra, mamy odpowiedź. To było tutaj, prawda? Zaraz, 367, dobrze zapamiętałem? Tak, dobrze, kolejne rozwiązane. Czyli dobra, 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 co my tu jeszcze mamy? A, to jest prawda, fałsz. Prawidłowe, dobra. Ile, a, dobra, zobaczcie, ile Pokemonów może nauczyć się Lava Pluma? Świetnie, no to odpowiedź na to pytanie mamy, mamy w tej książce, Lava Plum, dobra. Tak, że to jest atak, który jest od czwartej geny. 100 celności, 80 mocy, 30% na zmianę statusu, tak jest. Tak jak Discharge jest elektryczny, tak Lava Plum jest ognisty. Okej, okay, ale nie to mnie interesuje. O, only 15 Pokemon. Tylko 15. Dobra, czyli mamy, słuchajcie, odpowiedź na kolejne pytanie. Tylko gdzie ono było? Tutaj. Tak, 15. Gratulacje, dobrze. Czyli teraz tak, na którym ewoluuje Capchu i ile ma Corsola base statów? A właśnie, czekajcie, czekajcie. A tutaj nie było Corsoli w tej książce. Chyba nie. Chyba, a może tak. Capchu nie. Corsoli tutaj nigdzie nie widzę. A tu. Nie, nie, to mało ważne jest niestety. Nie, tutaj chyba nie mamy tych informacji. Dobra, przestań czytać, przestań czytać. Czy były jakieś książki gdzieś tutaj, wiecie? O, o Beartiku, dobra, to jest bardzo ważne pytanie. 37 level, dobra. 37, to już będę pamiętał. Czy jeszcze tylko Corsola mnie interesuje? Hunchcrew nie. O, Hunchcrew jeszcze mnie nie chce. Czyli tak, 37 na pewno. A, tu jest jeszcze Florini, Titani, nie, dobra, tutaj są. Ej, a książka na stole? No też się może przydać. Są o ciosach, które nigdy nie chybiają. Ale... A, bo tu się schodzi tutaj na dół. Dobra, czyli czekajcie. A, to jeszcze nie. Czyli tutaj na pewno mogę wpisać 37, dokładnie. Ej, z tobą nie walczyłem? Serio? Dobra, jak nie walczyłem, no to jazda. Eevee, co ciekawe. Ciekawy Pokémon, ale... Nie mamy na niego czasu teraz. Dawaj, Sparka. Tak jest. I zakończ quick atakiem. Serio? Nie dość mocny? Ała. Oj, oj, niedobrze. Szalony, wchodzisz tym. Dawaj, Spounda. Pięknie. Uczysz się Singa. Wiecie co? Nie biorę, bo ja z tego nie trafię w życiu. Ashawat, okej. Okay. Trafiaj z Double Slapa. Pięknie. No czemu nie trafiasz? Dawaj teraz. No nie, no jakiego mam niefarta do tego? To jest niesamowite wręcz. Dobra, Nagini. Dawaj, jazda z crunchem, pięknie. Fanfi. Dobra, no na Fanfiego to może śmiało Tobi, tylko mówię, no nie przedobrzyć z poziomem. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby nie mieć go zbyt wysokiego. Dobra, czy tutaj są jakieś książki? Dobra, są książki, jest Corsola. To jest bardzo ważne teraz. Ile ma łącznie statystyk? Powiedzcie mi. 410, dobra, mamy informacje, słuchajcie, mamy informacje. Co się stanie, jak będę miał to wszystko? To jest dobre pytanie. Dobra, no, na wszystko odpowiedziałem, tylko no, co się stanie? Zdałem egzamin, to na pewno, ale nic więcej się nie dzieje. Moi drodzy, słuchajcie,
To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Byliśmy w stanie pokonać dziwnego Tangorofa. Tangorofa, który był połączony z jakąś maszyną i stał się jakby czymś zupełnie innym, co jednak nie było do końca mega ewolucją. Dotarliśmy tutaj do szkoły. Jak widać w szkole dużo roboty nas czeka, ale na razie jakoś idzie. No ale czeka nas tutaj również walka z kolejną, drugą już liderką, więc trzeba być na wszystko przygotowanym. W każdym razie, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem na razie. Hej!